Od północy na granicy ze Słowacją tymczasowo wznowiona została kontrola graniczna. Obowiązywać będzie co najmniej 10 dni. W ostatnich miesiącach mocno zaktywizował się tak zwany szlak bałkański, którego jedna z odnóg prowadzi przez Słowację. Stamtąd część migrantów, między innymi przez terytorium naszego kraju, próbuje dostać się do Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej. W pobliżu granicy od początku roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali ponad 1600 osób. Rząd podjął decyzję o wznowieniu tymczasowej kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Kontrola graniczna już obowiązuje, została wprowadzona o północy. Jak informował komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga, na odcinku granicy polsko-słowackiej pojawi się w sumie 11 przejść. 8 to będą przejścia drogowe, a 3 kolejowe. Przy wjeździe do Polski kontrolowany będzie dowód lub paszport. Przekraczanie tzw. turystycznych przejść granicznych, na przykład w Górskich Tatrach, jest niedozwolone. Każde takie przejście uznawane będzie za nielegalne przekroczenie granicy. W działaniach Straż Graniczną będzie wspierało polskie wojsko, poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Żołnierze będą mieli takie same uprawnienia jak Straż Graniczna. Będą mogli między innymi przeprowadzać kontrole. Na granicę zostali skierowani zarówno żołnierze wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej oraz wojsk inżynieryjnych. Tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją obowiązywać będzie 10 dni. Niewykluczone, że ten czas zostanie jednak przedłużony.